Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 19 odcinku Mock Battle. I od razu uprzedzę, tak, tutaj też skorzystam ze ściągawki. Po następnym odcinku, na koniec następnego odcinka, wyjaśnię, dlaczego tak robię i mam nadzieję, że zrozumiecie i wybaczycie. Także rozpocznijmy. Przechodząc samemu, prawdopodobnie dałbym radę, bo nie wydaje mi się to mega skomplikowane samemu, jak próbowałem za pierwszym i drugim razem, to brakowałoby mi jakieś 5 tur być może do ukończenia na 3 gwiazdki, także myślę, że po dłuższym czasie bym dopracował, ale nieważne, przejdźmy do wykonywania. Drugim skillem Rakshy Verdehila, drugim skillem Tessariona także Verdehila, drugim skillem Loren Fadama, drugim skillem, o Jezu, Phantom Thiefa w Chwadama także i wpada stun. Pierwszym skillem Su w Verdehila, żeby odebrać mu to, co został uleczony. Obrywamy z kamienia, ale nie przejmujemy się tym, a właśnie to był mój błąd. Ja starałem się nie obrywać z tego kamienia, na czym traciłem tury, jak się okazuje. Dobra, dalej. Pierwszym skillem kapelusznika w Chwadama, kolejny stun wpada. Pierwszym skillem Tessariona także w Chwadama. No i na tym etapie ja chciałem już wykończyć, chciałbym wykończyć Chwadama, natomiast poradnik mówi nie, bij w niedźwiadka. Także bijemy Amana autoatakiem Loren, teraz drugim skillem także w Amana, żeby stun wpadł, ale ten stun nie wpada. Teraz bijemy pierwszym skillem Su w Amana. I ona jest praktycznie jakby martwa. No ja już bym się bał o jej życie. Natomiast my bijemy dalej. Dobijamy niedźwiadka. Teraz autoatakiem bijemy w Skogula, żeby nie dostał tury. Teraz Su autoatakiem zbija Chwadama. No i teraz pozostaje nam nic innego jak dobić Skogula. Autoatak. Teraz drugi skill Tessariona, żeby zadać jak najwięcej obrażeń. Ona umiera niestety. Drugi skill w Skogula. I ten skill wykańcza nam tą całą, ten cały etap. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Pa, pa.